Dzień dobry po raz trzeci. Miś Dokiś wita Was w dniu Światowego Dnia Pluszowego Misia, jego święta, po raz trzeci, po to, żeby Wam pokazać, że jest taka piękna książka, która się nazywa Proszę mnie przytulić i jej bohaterem jest miś. Miś tato i miś syn. Pewnego wiosennego poranka, gdy słońce szczotkowało właśnie swoje zęby, tata niedźwiedź zapytał: Synu, czy wiesz, jaki jest najlepszy sposób na udany dzień? Niedźwiadek uśmiechnął się od ucha do ucha. Wiem, stoczenie się fikołkami z naszej górki. Tata niedźwiedź podniósł go wysoko. Tak, to rzeczywiście pomaga. Ale naprawdę najlepsze jest mocne przytulenie się do kogoś. Niedźwiedź leci teraz ponad chmurami. Jubi! Myślałem, tato, że to jest sposób na poprawienie humoru. Tata niedźwiedź jeszcze raz się roześmiał. Masz rację, synu. To jest sposób na wiele różnych rzeczy. I jeżeli jesteście ciekawi przygód syna misia i taty misia, to zapraszamy Was bardzo serdecznie po książeczkę opowiadającą ich historię. Do zobaczenia.